Witajcie kochani, jestem Dysysowski, a to jest pierwszy odcinek z gry Star Conflict. Jeżeli chcecie dzisiaj ze mną zagrać w nią na livestreamie, bo już w następnym odcinku, to macie do niej link w opisie, możecie sobie ściągnąć, zaprosić mnie, tutaj macie mój nick i tutaj mi się pojawią wasze zaproszenia i chętnie je przyjmę, żebyście się pojawili w kolejnym odcinku, bo już na dzisiejszym livestreamie, do którego również jest link w opisie. No i ta gra, szczerze wam powiem, mi się spodobała. Na początku byłem trochę pesymistyczny, bo wiadomo, ja nie lubię takich gier jak War Thunder, ale ten kosmiczny War Thunder mi się spodobał, bo od razu przypomniało mi się dzieciństwo. Przypomniało mi się dzieciństwo, bo grałem w takie gry jak Starmageddon 2, jak Free Space i Free Space 2. To były naprawdę świetne gry kosmiczne i powiem wam szczerze, że ta gra znowu odświeżyła moje wspomnienia dotyczące właśnie takich kosmicznych gier. A wiem, że wy lubicie takie sci-fi, takie rzeczy, które są przyszłościowe, więc myślę, że ta gra wam się spodoba. I takie 2-3 odcinki możemy sobie z niej walnąć, więc mam nadzieję, że będziemy sobie ładnie pogrywali w to. I tutaj póki jeszcze jestem, to chciałem wam pokazać, jak wygląda drzewko, ale widzę, że mamy to aktualnie zablokowane. Albo nie, możemy sobie tutaj to zobaczyć. Drzewko wygląda podobnie jak w takich typowo War Thunderowych gierkach, bo tu chyba nawet jest gra twórców War Thunder. Nawet ci nie sprawdzałem tego, bo mi się nie chciało, ale najważniejsze jest to, że chciałem się w to zagrać, bo trochę mnie ta gra oszołomiła tym, że jest taka ładna i płynna. No trochę jest cukierkowa, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko przyjemnie bardzo mi się w nią dzisiaj grało. Mam nadzieję, że mi znajdzie szybko ten meczek, ponieważ no chciałem to zagrać jeszcze przed livestreamem, prawda? Maksymalny czas oczekiwania będzie wynosił 4 minuty, więc o to się nie martwię. Pamiętajcie, żeby sobie ustawić ten język przy launcherze, bo to może bardzo wam pomóc, bo mało pewnie z was zna francuski dobrze. Okej, okay, znalazło nam grę. To jest tryb dominacji, czyli będziemy musieli chyba zająć jakieś określone punkty. Mamy tutaj 3 statki od razu do wyboru. Myślę, że sobie wybierzemy pierwszy lepszy, który mamy z lewej strony. Nie wiem, czy one się zbróżnią. Widzę, że mam inne... inne, można powiedzieć, umiejętności. Ale myślę, że sobie użyjemy akurat tego statku. Na start, na początek bierzemy sobie pierwszy lepszy, który tutaj tylko jest. Widzę, że mamy dużo botów w drużynie, więc będziemy musieli uważać. Ale właśnie widzicie teraz tą płynność, o którą mi przed chwilą chodziło. I mamy 6 km aż do naszego celu. A, to tak się wydaje, że 6 km to dużo, bo to prawie całe miasto można przelecieć. Ale z drugiej strony też latamy statkiem kosmicznym, który ma dodatkowy napęd tutaj. Jestem ciekaw, jak wygląda ogółem realizm, jeżeli chodzi o strzelanie. No trudno byłoby trochę o tym realizmie mówić, ponieważ twórcy też by nie mieli możliwości sprawdzenia tego w prawdziwym świecie. Nie wiem, co właśnie daje ten overdrive. Mają tam ludzie jakieś lasery, które... No, cholera jasne, jestem pierwszym levelem i nie mam takich laserów chyba. Chyba mi zepsuli moje pole siłowe. Nie wiem, co daje spacja, ale spację właśnie przed chwilą dotknąłem, bo nie wiem, czy coś mi przypadkiem nie dała. Ale właśnie w ten sposób zniszczono mój pierwszy statek. Zajmę sobie słuchawkę, bo ta gra jest naprawdę głośna, a nie chcę zbyt głośno mówić, bo bym siebie nie słyszał. Myślę, że możemy wybrać sobie ten sam statek jeszcze raz, ale wybierzemy sobie inny, tak żeby zobaczyć, czym się one mniej więcej różnią. Tu widzę, że mamy jakieś konkretne skille, których bym mógł teraz używać. Nie wiem, czy tu jest tylko jeden punkt, nie, są dwa punkty, to chyba nie będzie wygrany mecz. Tyle przynajmniej widzę, ponieważ już nam zajęli i A, i B. Jeszcze jest punkt C, który jest przez nas właśnie przejmowany. Ale postaram się to wygrać, mimo wszystko, żeby pokazać wam pierwszy strzał dzisiejszy, żeby był wygranym. Zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś strzały. To jest I, to jest 2. Nie wiem, czy to się różni. Zaraz, zabijemy sobie najpierw bota, bo to jest jedyny cel, który byśmy mogli zabić. Chociaż tu jest jakiś typ, którego mógłbym trafić. I z tego co widzę, że go trafiam. I chyba go trafiłem, prawie go zabiłem. Nie wiem, tam ktoś przypadkiem nas nie atakuje. Więc skupmy się na tych osobach, które nas atakują. W ogóle, co to był za mały statek? Takiego pyrtka mam trafić gdzieś. O, zwolnimy sobie, ale chyba dostaliśmy troszkę. Dobre chyba jest to, że możemy sobie korzystać z tych statków ile razy chcemy, ponieważ nie musimy czekać, aż skończy się mecz, bo w wielu grach jest tak, że zniszczą nam wszystkie statki i już nie możemy wrócić do rozgrywki. A tak to chyba są tu jakieś kary za to, że nie możemy od razu startujemy do tej gry. Ale widzę, że nam przejęli chyba wszystkie punkty, nie wiem, czy to jestem takim noobkiem, albo cały mój team akurat się tak złożyło, że jest słaby. Raz, spróbujemy tego typa rozwalić. O, już osłonę mu zdjąłem. Może się jednak uda wygrać, co wy na to, żebyśmy jednak wygrali, ale strasznie nie wiem, jak tu się tego wszystkiego używa. Na szóstce tutaj coś jest i tutaj się strzela, tyle tylko wiem. Dobra, atakujemy go wszyscy naraz, bo widzę, że... O nie, no słyszę, jak coś tam do mnie wali. Już z daleka. O, będzie mój pierwszy frag. Damage Ash jest 113, czyli w sumie dobrze chyba. Bo tu się nie liczy to, że ja coś zabiję, tylko chyba liczy się bardziej to, że razem coś tutaj ugramy, bo tu chyba musimy się sfokusować konkretnie na jakimś jednym celu. Tutaj już ten cel chyba będzie zniszczony przeze mnie. Nie, to też Damage Ash jest 13, dostałem.
To też widzę, że to jest uczciwe, bo przynajmniej nie można tutaj kraść w jakiś sposób fragów. Dobra, tego pana też tutaj trafimy. Pozbędziemy się go. Tutaj mamy to kółeczko, które teraz widzicie. To ono nam pokazuje, w którą stronę mamy dokładnie celować. No i niestety straciliśmy ten sektor. Nie wiem, jak długo to trwało nawet. Mam nadzieję, że o 3 minuty trwała ta bitwa. I od razu została przegrana przeze mnie, ale to nie znaczy, że tak szybko się poddamy chyba, nie? Okej, przed nami kolejny mecz na szybko. Tym razem wybierzemy sobie to, zobaczymy co to jest, to chyba jest jakaś rakieta naprowadzająca, zaraz sobie to sprawdzimy. Mamy 14 sekund, żeby przygotować się do tej szybkiej bitwy i mam nadzieję, że ta bitwa będzie fajna. What? Kobieta bot, pierwsza spotykam kobietę bota w grze, kobieta Samantha. No to jest takie, są takie parytety można powiedzieć. A co jeżeli kobieta by dostała okresu, będąc w kosmosie? Ciekawe, to już było testowane przez naukowców z NASA. Ale widzę, że tutaj nie ma jakiegoś konkretnego miejsca, w które powinniśmy lecieć chyba. Więc będę leciał za wszystkimi osobami, a konkretnie za botami, bo one chyba... dobra, ten koleś chyba nie jest botem. O, ja jest to prawie w przycisku myszy tego się używa! Dobrze, że teraz o tym się dowiedziałem! Szkoda, że wcześniej się nie dowiedziałem. Dobra, oficjalnie ogłaszam, że ominąłem tutorial, żeby szybciej wam nagrać normalny mecz. Okej, już widzę pierwszego przeciwnika, więc zaraz się skupimy na Samancie. Zacznijmy na początek Samantę. Mamy zabić 40 przeciwników, więc to nie powinno stanowić dla nas jakiegoś większego problemu. Już jej troszkę zepsułem jej troszkę osłonę, więc się na nich tam skupimy. Tutaj widzę, że dwa boty lecą razem w jednym skrzydle, w jednym, jak to się mówiło, nie znam tego żargonu lotniczego. Okej, mam pierwszego zniszczonego przeciwnika w mojej historii, bo tak naprawdę w pierwszym meczu, na który wygrałem, to też nie zabiłem nikogo. Tylko miałem non-stop damage, assist. Nie wiem, czemu nie mogę prawego przycisku myszy użyć. Nie wiem, czy coś z tym jest nie tak. Ale wcześniej używałem, więc nie, zobaczymy, spróbujmy. Coś mi tutaj mocniej uderzyło, albo nie, użyłem tego przycisku. Ua! Dobrze, że mam jeszcze swój refleks. Jeszcze jestem w stanie pokonać te boty. Bo boty są trudniejszymi przeciwnikami tu chyba niż ludzie, bo z tego co widzę to... Wow, z lewej strony dostaję. Zepsuli mi moje cholerne... A to Olivia mnie bije dalej, bo to Olivia mnie bije. O, słyszę już ten dźwięk. Uwaga, zaraz będzie pewnie po mnie. Ale zaraz tutaj za te meteoryty się skryjemy. Meteoryty czy meteoroidy? O, to jest pytanie. Dobra, nieważne, za te skały się skryjemy. I teraz wyskoczymy na Oliwie. Teraz mamy szansę rozwalić tego bota. Dostałem damage assist za kogoś. Okej, piękny strzał z rakiety teraz poszedł. I sobie daliśmy radę z moim przeciwnikiem. Teraz sobie tutaj zaliczmy Samantę. O, słyszę dźwięk, którego nie chciałem słyszeć. Widzę, że tu są boty w większości w przeciwnej drużynie, bo przynajmniej ja na takie teraz trafiam. Co wprawdzie mi nie przeszkadza i możemy sobie ładnie się na nich skupić. Tylko teraz musimy załatwić również graczy z przeciwnej drużyny, żeby oni naszych botów nie rozwalali. Bo boty łatwiej będzie rozwalać im. O, mamy przeciwnika, ale zniszczyli mi mój statek kosmiczny. Z mój myśliwiec, ale mamy oczywiście inne, których zaraz również będziemy używali. Myślę, że sobie użyjemy... Tego nie używaliśmy w sumie, nie wiem czy tu się różni. To wszystko jest to samo w tym miejscu, więc... I tak czy siak to jest w większości jeden kit, z czego będziemy używali. Nie wiem czy z tej odległości coś tam trafię, no już zaraz się powinno podświetlić mi to szare kółko, na biało będzie mi podświetlało się i zaraz prawdopodobnie mógł trafić tego przeciwnika. Nie wiem, spróbujemy już rakietą tam strzelić, może o... No, chyba trafiłem rakietą już w niego wcześniej, okej, mamy już po nim. Już jest po nim, teraz tego pana to trzeba rozwalić. Widzicie, jaki on ma statek, który jest jakiś max szybki. Albo to po prostu ja jeszcze takiego refleksu sobie w tej grze nie wyrobiłem. Ale myślę, że do czasu live'a i do czasu kolejnego odcinka będziemy naprawdę koksili w tą grę. Więc kochani, pamiętajcie, żeby tutaj mnie ładnie dodać do znajomych i będziemy sobie mogli razem to zagrać. On tam ładnie robi zwód na mnie, więc będę musiał na niego uważać, tam za mną też coś jest. Więc sobie teraz szybko zrobimy taki... Ale jednak chyba się to nie uda. Chciałem go zwieść i uciec na szybko, ale widzę, że mamy mało tiketów strasznie, więc musimy się trochę pospieszyć z rozwalaniem naszych przeciwników. Nie wiem, czy tutaj tabela da się włączyć. Na razie chyba w tym momencie tego nie włączę. Zobaczymy, czy tutaj... Co to jest na F? To jest pewnie jakiś... To jest jakiś ultimate, więc zobaczymy sobie, jak on działa. Moduł nie jest jeszcze gotowy. Spróbujemy tak o na sucho zobaczyć, co to jest. To jest chyba jakaś ochrona specjalna, dzięki której byśmy mogli... w pewien sposób się ogarnąć, ale ten statek jest chyba wolniejszy niż moje poprzednie. Więc myślę, że on tu ma na drwójce jakieś leczenie, może on jest jakimś leczniczym statkiem. Nie wiem, na pewno się na tej grze jeszcze nie znam, więc jakby co to nie hejtujcie. Ale zaraz, o, już słyszę jak ktoś tam we mnie wali, o! I pięknie mamy go na celu. Szybka rakietka pójdzie w niego, dostał rakietą. Gdzie on zniknął? Co, już go zniszczyliśmy? Niemożliwe.
Chociaż to jest gra w kosmosie, to jest wszystko możliwe. Okej, piękna rakieta na koniec. Poszła i zniszczyliśmy. Teraz tutaj jeszcze jest jedna osoba. Polecimy sobie trochę tu. Nie wiem, czy się czasami strzałkami nie da sterować, ale strzałkami to nie jest dobry pomysł. Nie, szybko! Shit, mogę użyć tego leczenia teraz. Ale niestety to mi nic w tym momencie nie dałoby. Bo i tak by mnie zniszczyli. Ale tu się chyba liczy i tak bardziej fan niż to, czy wygramy, czy przegramy, bo to nie jest jakaś... Nie jest jakaś gra, która by... wymagała jakiegoś zawodowego podejścia, przynajmniej teraz, może w przyszłości. Ale na pewno w tą grę będę grał sobie nieraz, bo mi się to ogółem podoba. Zresztą wiecie, jak ja lubię takie kosmiczne klimaty. I kurde, fajnie byłobyśmy wybrać, tylko nie wiem teraz... To wygrywa, nie, dobra, my przegrywamy z tego co widzę, bo tam są tikety po prostu zwykłe, tak jak w większości gier. Dobra, zniszczmy sobie tego bota na szybko. No ale to mnie we dwóch atakują i zawsze jestem sam i to jest bez sensu, jak jestem sam! Gdzie oni są? Gdzie są moi przyjaciele? Nie ma ich tutaj nigdzie. Pewnie już połowa ludzi powychodziła z gry. No, z tego co widzę, to właśnie jedna osoba wyszła z gry. To mnie denerwuje, kiedy ludzie wychodzą z gry w trakcie meczu, kiedy jest szansa wygrać, bo tu wystarczy 6 osób zabić, żeby w ogóle zremisować na razie. Ale to nieważne, czy teraz przegramy, czy wygramy, bo to będzie ważniejsze, jak będzie w następnym odcinku, jaki będzie progres tego. Dobra, zniszczmy te boty. Skupmy się na botach, ponieważ te boty to easy peasy do zabicia. Trafmy tą rakietką w jego i już po nim. Teraz skupmy się na graczach. O, ten ma mało życia, trzeba będzie go szybko zniszczyć. Po nim. Kurde, przegrzały mi się. A! Dobra, trafiony, dobra, mamy go z głowy. I tak jak mówiłem, że tutaj nie ma co się poddawać od razu, bo jest szansa na wygraną. I to ogromna wręcz, tylko tego pana trzeba było zabić. Właśnie widzicie, on gdzieś się tutaj teleportnął. On jest niewidzialny. Teraz to widzą, może być niewidzialny po chwili, tak jak ja teraz jestem niewidzialny. I mogę teraz na niego tutaj z powrotem pójść. I dobrze, mamy go z głowy. 13-17 mimo wszystko. Wypadałoby, żebyśmy troszkę to bardziej się postarali. Ale widzę kolejnego przeciwnika tutaj, już jest gotowy na mnie, już jest gotowy na to, żeby się ze mną zabawić. Aj, niestety mnie zabili, kurczę. Ciekawe jakie mam w ogóle statystyki tutaj. Tutaj nie widać na prawym, tylko tam widać takie stan ogólne rzeczy. Za 5 sekund możemy być wyrzuceni. Tu jest tarcza teraz, tu jest niewidoczność, a tutaj nie wiem co jest. Dobra, wziąłem to, może to rozprasza tą niewidoczność, to jest bardzo prawdopodobne. Ale myślę, że będę musiał po prostu sobie to sam sprawdzić po czasie. Dobra, mamy 10 do 14, jeszcze 4 fragi, będziemy mogli mieć jeszcze remis. Jest na to szansa. Też żebyśmy się skupili na przeciwnikach tutaj. Jak widzicie, tutaj ładnie na niego poleciałem, tylko nie mogę sobie przegrać działek. I pięknie, damage acid 98, czyli praktycznie go sam zabiłem. Tego bota też mogę ogarnąć na szybko. Walniemy w niego paroma rakietkami. Zwolnimy troszkę i już widzę, ktoś mi tutaj pomaga. Muszę sobie poczekać, bo widzicie, tam był taki moment, kiedy mi zaczęły się przegrzewać moje działka. Nie możemy na to pozwolić, bo później będziemy bez broni przez pewien czas. A tu mamy kolejną osobę, tutaj zniszczyłem mu szybko osłonę. Nie wiem co działa na tym E w końcu, musimy to w końcu obczaić. Nie wiem czy tu jest damage zależny od tego w co trafiamy. Bo we Free Space'cie można było na przykład zniszczyć komuś silnik i ktoś mógł się nie ruszać, co było bardzo fajne i realistyczne, ponieważ walka polegała na tym, że nie tylko strzelaliśmy byle gdzie, ale celowaliśmy w konkretną część statku. Weźmy sobie to, bo to ma osłonę i osłona będzie chyba dla mnie, jestem takim tankiem zawsze, bo supportem w grach, takich właśnie jak ta, gdzie gramy drużynowo i każdy ma swoje zadanie. Zawsze lubię być albo healerem, albo DPS-em. O, tam jest Olivia, ona będzie naprawdę łatwym celem. Ja mamy 3 km, zaraz się powinno pojawić. O, już jest nasza, już jest praktycznie nasza, więc zabieram tego fraga, ale i tak już przegraliśmy, bo widzę, że dostały nam tylko 3 tikety w sumie, więc to się tak łatwo nie uda, więc skupię się może na osobach, które łatwo byłoby jeszcze rozwalić. Włączmy sobie jeszcze szybko osłonę. Teraz nas tu nie widzą, ale no jestem sam tutaj na 5 osób obecnie, więc chyba nie dam sobie rady. Więc wy będziecie musieli pomóc w najbliższym live'ie, na najbliższym odcinku. A ja was żegnam, grał dla was oczywiście Dizowski, zapraszam do rejestracji, link jest w opisie i do ściągania gry, musicie szybko ściągać, bo naprawdę dużo waży. I do zobaczenia kolejnym razem, bo już tak przegraliśmy, więc pow i cześć!